chcieliśmy zachęcić na samym początku wakacji do podróżowania po naszym regionie, do odwiedzania ciekawych miejsc historycznych, też tych przyrodniczych. Ja przez cały rok zapraszam do parków krajobrazowych, ale teraz wakacje to jest taki czas szczególny i bardzo dobra okazja, prowokowana też przez te wyjazdy pociągiem w łódzkie. Pan marszałek wspominał, że to jest już pewna tradycja, tradycja jednak unikatowa, bo o ile wiem, tylko w naszym województwie wymyślono taki pomysł na promocję regionu, który jak się okazuje, często jest bardzo słabo znany mieszkańcom. Spośród tych 5 wyjazdów jeszcze pociągiem w łódzkie, które zostały nam w tym okresie wakacyjnym, 4 są do parków krajobrazowych. No w tym roku takim szczególnym zainteresowaniem cieszy się Bolimowski Park Krajobrazowy. Trzeba powiedzieć, że on jest świetnie komunikacyjnie, kolejowo bliski, bo można dojechać do Bolimowskiego Parku zarówno od strony Łowicza i takie 2 wyjazdy będą, jak i od strony Skierniewic. Ten najbliższy wyjazd dla mieszkańców Tomaszowa i Koluszek właśnie będzie tak zorganizowany, że wysiądą uczestnicy tej wycieczki w Rawce nad piękną Rawką i Doliną Rawki, powędrują gdzieś tam w okolice ośrodka Sosenka, gdzie będzie piknik, gdzie będzie możliwość przyjrzenia się bliżej urokom Doliny Rawki i tym pięknym lasom Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Takie materiały, które przygotowaliśmy w tym roku. Mapa województwa z atrakcjami turystycznymi pokazanymi na mapie, miejscami historii, pomnikami przyrody, ciekawymi restauracjami, tymi regionalnymi potrawami, miejscami, w których naprawdę warto być. Szczegółowy atlas naszego regionu, pokazany cały obszar województwa, precyzyjne mapy i też podkreślenie tych miejsc, opisy tego, o czym często zapominamy, że gdzieś niedaleko nas warto odkryć jakieś miejsce. W parkach ja uważam, że każda chwila jest piękna, ale w tej chwili bardzo zachęcam do tego, żeby wyjechać i popatrzeć na te malownicze, już wielokolorowe pola. Są już białe żyta, ale niektóre zboża jeszcze zielone. Na wzniesieniach, gdzie niegdzie kwitnie gryka, to jest widok zupełnie niezapomniany, a myślę, że wiele osób nawet już nie pamięta, jak wygląda coś, z czego potem mamy kaszę. Pięknie kwitną rośliny na miedzach, na murawach, to jest świetny czas do zbierania ziół. Myślę, że przy okazji tych wycieczek zachęcałbym też, żeby zioła poznawać i zbierać. Niektóre są proste. Myślę, że nie byłoby specjalnych kłopotów, żeby odróżnić dziurawiec od dziewanny na przykład. A jeśli będzie taki kłopot, to po to są moi pracownicy parków, żeby Państwa tych różnic nauczyć. Mnóstwo pięknych roślin kwitnie. W tej chwili takim niebieskim akcentem jest cykoria podróżni, która wzdłuż wszystkich dróg jakby zapraszała nas na szlak. Jak ktoś będzie bardzo chciał szukać czegoś niezwykłego, to na takich łąkach zmiennowilgotnych, na łąkach trzęślicowych można takie rośliny o zupełnie egzotycznie brzmiącej nazwie jak czarcikę znaleźć, która w tej chwili właśnie pięknie kwitnie. Bardzo polecam w sierpniu w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich Noc Nietoperzy. To będzie wydarzenie niezwykłe, okazja do posłuchania o nietoperzach, ale jeśli dopisze nam szczęście, to być może uda się złapać kilka nietoperzy w siatkę i przyjrzeć się, jak te tajemnicze zwierzęta nocy wyglądają, poznać ich biologię i jestem przekonany polubić. Tak? To jest najskuteczniejszy nasz sprzymierzeniec w walce z komarami. Mamy na wzniesieniach bodaj 13 gatunków nietoperzy. To nie jest tak, że każdy nietoperz to jest to samo. Są wielkie borowce, maleńkie karliki. Cała interesująca przyroda, która jest gdzieś obok nas, a której właściwie nie znamy, bo w nieco innej porze niż my bywają tam w lesie na łąkach. Strona promojeludzkie.pl zaprasza. Tam szczegółowe harmonogramy i tak jak powiedziałem, w poniedziałek przed południem to 2-godzinne okienko, by zdobyć bilet.